Proszę bardzo, widzowie, to jest cała lista z giveawaya za kod twórcy. I na szybko sobie teraz przelecimy. Proszę bardzo. Dobrze, 267, czyli od 1 do 267 tyle numerków w zeszłym miesiącu było. I teraz tak, wchodzimy sobie na random.org, od 1 do 267 ustawiamy i bez zbędnego przedłużania generate, pyk, 10, mamy dyszkę. O kurde, to w sumie wcześnie. Dobra, i kto wygrał? Już wam pokazuję Excela. Kto wygrał? Numer 10, numer 10, Dawski! Dawski postanowił, że mi wyśle wszystkie screeny, jakie tylko miał, zaległe. Dlatego dostał tyle numerków na początek, bo sporo tych pakietów się uzbierało. I Dawski wygrał grzybki za 200 zł, bądź paysafe carda za 200 zł. Gratulacje, Dawski. I już do ciebie tutaj piszę na Discordzie. Siemanko, wygrałeś grzybki za 200 zł, albo PSC za 200 zł. Daj znać, co chcesz. Jeszcze dopiszę, że za kodzik twórcy. Daj znać, co chcesz. No, no i tyle. Tak jak mówię, teraz usuwam całego tego Excela i dopisuję od dzisiaj od nowa numerki. I pewnie za jakiś niecały miesiąc będzie kolejny giveaway, kolejne rozstrzygnięcie. Za to, że mnie wspieracie poprzez, no jakby wiadomo, kupowanie pakietów, grzybków i tak dalej z kodzikiem twórcy. Dziękuję wam pięknie oczywiście za wsparcie. Możemy powolutku zaczynać, jeżeli chodzi tutaj o serwer EU15. W sensie oczywiście wiadomo, czekamy aż wszyscy dołączą, aż wszyscy zrobią ulepszenia. Jeżeli do 16.30 nadal kogoś nie będzie, to będziemy szukać dalej i będziemy dodawać dalej ludzi. A ewentualnie jak ktoś nie zrobi ulepszeń, cokolwiek. Także no tu mamy czas, będziemy kontrolować gildyjkę. Co do awatarka, to wygrał awatarek z fidżecikiem, tak jak myślałem. Tak jak myślałem, fidżecik wygra, tutaj wasz ulubieniec. Z tego co widziałem w komentarzach na Discordzie i tak dalej. Także awatarek od razu został ustawiony. To jest bardzo fajne, że tak szybko to ogarnęli. Bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o ilość głosów na pozostałe awatary i ile ogólnie tych głosów zdobyliśmy, to jeszcze dopytam po weekendzie i wam powiem. Natomiast z tego co wiem, to już w poniedziałek, czyli tak naprawdę w czwarty dzień po tym jak wystartowała strona, mieliśmy prawie 2000 głosów, także to jest bardzo fajny wynik, uważam. Za co wam oczywiście ślicznie dziękuję. Kolejna sprawa to jest mój kod oczywiście. Kod to jest neutral_EU15. I co on daje? Już wam tutaj pokazuję. Zjeżdżamy sobie, wchodzimy oczywiście w plusik obok naszych grzybków. Kupon bonusowy. Wpisujemy neutral_EU15. Daj mi bonus i kodzik nam się powinien pojawić tutaj w skrzynce odbiorczej. Dokładnie, kupon neutral EU15. I mamy nieśmiertelkę, mamy 100 szczęśliwych monet i mamy gryfosmoka na 14 dni. Odbieramy sobie, cyk, i jest pięknie. I tak naprawdę, tak, turor to prawdziwy turor. I tak naprawdę tyle, tyle jeżeli chodzi o mój kodzik. Uszy takie same, co oni takie za kola zrobili. No ja mam takie za kola, nie? Tylko dobrze je tuszuję. Ale musicie wreszcie poznać prawdę. Musicie wreszcie poznać prawdę o moim wyglądzie. Widzowie, jeżeli chodzi o ten spadek, że tak powiem, wymagań co do gildii, no to już się o tym wypowiadałem tam w odcinku z Barda, jak mieliśmy pogawędkę EU15. EU15 strasznie straciło, że tak powiem, na potencjale swoim. Przez to, że wychodzi nowa klasa prawdopodobnie na EU16, że wiecie, czarny piątek na EU16 albo EU17 będzie i tak dalej, i tak dalej. No to kurczę, EU15 straciło na potencjale, bardzo dużo mocnych graczy zrezygnowało z gry u nas, bo jednak będą grać na EU16, czy też właśnie tam później i tak dalej, więc no musiałem te wymagania zmniejszyć, bo nawet bym nie uzbierał pełnej gildii. Co jest dla mnie no chore, ale no sami zobaczcie, w tym momencie mamy 18,5 koła graczy na tym EU15. Czy to jest dobry wynik? Oczywiście, że nie. To jest słaby wynik, jak na serwer okrągły to jest bardzo słaby wynik. Także no, no co ja mogę? No lipa generalnie, nie? Duża, duża lipa. Przede wszystkim to musimy ustawić sobie opis, standardowy opis z serwera AM1.
Pyk, pyk. I mamy start, który jest dzisiaj 20 września. 20 września jest to pamiętna data. Pamiętna data startu. Oprócz tego nieśmiertelkę już mam kupioną, więc kupimy sobie podkę na intę i kupimy sobie podkę na HP, żeby już te podki posiadać. Resztę goldzika możemy w zasadzie wydać w statystyki, żeby bez kitu nam tutaj nie pozabierali. Nawet dobiję do 50 i resztę damy sobie może w HP. Nie ma miejsca aktualnie w gildii już. Ogólnie widzowie, jeżeli będziecie chcieli do gildii naszej, to proszę do mnie pisać tutaj w wiadomości prywatnej na gierce. Ja was będę dodawał do waiting listy. Do mnie albo do Karolinci, ale lepiej do mnie. Ja was będę dodawał do waiting listy. Jak się coś zwolni, będziemy musieli robić jakieś podmianki i tak dalej, to oczywiście was dodam, tak? Ale no na razie jesteśmy, że tak powiem, pełni. No, proszę cię bardzo. Normalnie opis adekwatny do topowej gildii na tym serwerze. Pozdro. Co my tu mamy? No to możemy poodbierać. O, ja zapomniałem, że my gramy klasą na intę, a z dropów leci sama z ręka. Zajebiście. Tutaj poteczkę dostałem. No muszę to poodbierać, bo skoro to już jest na poczcie, no to i tak mi to nic nie zmieni. Nawet jak wbiję level. O, mamy ramkę. Dobra. Dawaj. Flaga w sali chwały. Dumnym Polakiem jestem. Reprezentuję Polskę. Pozdro. O nie, ale nas zamknęli w telewizorze. Biblet Hump. To mogę ten. Czapka to niech będzie na razie. Lecimy dalej. Jeden grzyb. Pogchamp, 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 pogchamp. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy powolutku giereczkę. Shink. Tutaj oczywiście pomijamy sobie ten samouczek. No i co, jakieś wyprawki? Musimy wbić chyba drugi level. Okej. Wyprawy też tryhardujemy, widzowie. Wyprawy też tryhardujemy. Normalnie robimy wszystko na tip-top. Wszystko na 100%. Wiecie, o co chodzi. Nie pomijaj samouczka, ważne takie informacje są. No nie pomijam, ale ogólnie tą pierwszą misję zawsze... Kuskus, dziękuję pięknie za trzeci miesiąc subika. What the shit. Rąk nie umył? Oczywiście, że umyłem. Co ty mówisz? Zawsze myję ręce. Dobra, cyk. Pyk, pyk. No dawaj, dawaj. Okej, tu jest info, no wszystko wiemy. Dobra, widzowie, skupiamy się. Nie mogę tego zepsuć. Uff, uff, mamy to. Jakie w ogóle śmieszne jest odbicie lustrzane tego awatara. Ciekawe, jak to będzie wyglądało ze złotą ramką, bez kitu. Dobra, mamy trzeci level i mamy lochy. I teraz tak, obóz szkoleniowy musimy zrobić. Musimy zrobić przed dalszym ciśnięciem awki. To w ogóle przede wszystkim. Czyli mamy tu jakąś klatę, brońka, no to niech tam mniejsza z tym. I mamy teraz obóz szkoleniowy. Pierwszego, no pokonamy raczej easy, nie? A od razu nam się to... Nie wiem, no nie będziemy raczej tych walk oglądać, bo to się mija z celem. Drugiego też pokonujemy easy. Trzeciego pokonujemy easy. I ten już ma 40 siły, ale tego jeszcze pokonaliśmy easy. Nie, nie, spokojnie. Wyprawy się bardziej opłaca robić jak coś. Wyprawy, wyprawy. Dobra, ten ma 50 siłki i z nim już może być problem, okej. Okay. Aha, ja wydałem golda. Ja wydałem golda, którego mógłbym przeznaczyć na jakieś przebieranko delikatne. O kurczaki, jaka brońka! Wymienimy. Tą broń zostawiam na osiągnięcie. Oczywiście. I co my tu jeszcze mamy? Pasek z intą. Kupimy. Klatę z HP. Pyk. W sumie te gemy to mogę posprzedawać. Zawsze to goldzik. Tu w ogóle jaka brońka jeszcze. Nie mogę. Tu jakieś ręce z intą. Niech będą. O, buciki. Buciki z siłą. Dobra, buciki by nam się jeszcze przydały. Też inta. Spoko. Sianko buźka. Witam serdecznie. I co? Jeszcze wisiorek. Dobra, tu możemy w HP polecieć.
I tu Vinte niech będzie. Dobra. Trinketu niestety nie możemy dostać. Trinket jest dopiero od 15 levela w gabinecie magii. Więc z Trinketem się wstrzymamy. I co? Teraz po przebranku dokładnie. To nam jeszcze powinno siąść. Dziękuję, skarbeńku. A, ty to tak wymieszałeś z tym ryżem? Okej. Okay. Dobra, mamy to. Piąty level. Dobra. 8. 8 statystyki mi dawały jak coś. Jak ci tak pisze, ile koszty dany przedmiot w EQ? Ustawienia, zakładka grafika i masz wyświetl zysk na przedmiotach. To sobie zaznaczasz i też ci będzie pisało. Jak ten druid działa? No masz tutaj wszystko napisane. Podstawowa szansa na uniknięcie ataku dla druidów wynosi 35%. Następnie przybierają formę niedźwiedzia, co znacznie zwiększa ich szansę na cios krytyczny i premię do obrażeń krytycznych. W zamian za to w formie niedźwiedzia druidzi nie mogą robić uników ani wykonywać ataków pikujących. Po ataku w postaci niedźwiedzia ponownie się przekształcają. Czyli, że jak zrobisz unik druidem, to przechodzisz w niedźwiedzia. W dużym skrócie. No i wtedy masz maksymalna szansa na cios krytyczny 75% i premia do obrażeń krytycznych 400%. Natomiast druga opcja to jest pikowanie orła i mamy tak. Szansa na przemianę w orła wynosi dla druidów 15%, umożliwia im wykonanie ataku pikującego, który zadaje wiele obrażeń razem ze zwykłym atakiem. Każdy atak pikujący zwiększa te szanse. Druidzi nie mogą przejść w formę orła, gdy są w formie niedźwiedzia. Po wykonaniu ataku pikującego druidzi ponownie się przemieniają. Dobra, teraz mamy zwiadowcę. On ma po 70 stat. Czy ja bym chciał coś więcej poszukać? No bo tu golda nie mam za dużo, niestety. Golda nie mam za dużo, więc... Wytrzymałość... No to nie. Co to za ramka? Jest to ramka z Twitch Dropów. Zręczność 6. No to brońka by nam się lepsza przydała jeszcze. O, zobacz... O kurde, plus 14 broń nam jeszcze poleciała. Co? Dawaj mi to. Musisz dać Primika? Bez kitu, daj Primika, wariacie. Arix dobrze gada. Dobra, czyż tą nową brońką by nam się udało go pokonać? Zostawiłem broń z pierwszego levela, tak. Dobra, usiadło jeszcze to. Sprzedamy sobie od razu. Bardzo doceniam każdego Prima, ale przede wszystkim skupmy się na donejcikach. Skupmy się na donejcikach, widzowie, żeby doładować jeszcze troszkę grzybków. I żeby oczywiście... mocniej pocisnąć. Już mamy na jeden pakiecik za 400 uzbierane. Głównie tutaj dzięki jednej osobie. Dzięki jednemu donatorowi. Także można dawać więcej donatów. Kurczę, nie wiem, powiem wam. Manekin Maciek, on ma po 80 staty. No dobrze by było coś jeszcze powymieniać. Broń mamy bardzo dobrą. Ale no jakby dało nam... 6 inteligencja szczęście, zobaczcie, ten paseczek fajny. Tu inteligencja 3 tylko. Zręczność 6. Siła szczęście. Kurde, zręczność 8, jakby to była inteligencja, no nie wytrzymam zaraz. Kiedy zaczyna się EU15, Kromiski? Do 40 minut się zaczęło. Wariacie. Od którego są duże potki? Vidicox, ale te średnie, czy faktycznie duże, duże? XXL-ki. O, buciki fajne, okej. Okay. To na HP też możemy wziąć. Średnie 15, ale duże. Duże XXL od poziomu 32, ale najlepiej je dropić na poziomie 35, bo wtedy jest o wiele większa szansa, że polecą. Dobra. Spróbujmy jeszcze gabinet magii wymienić. Wytrzymałość plus 6. Spoko. I spróbujemy jeszcze znaleźć pierścionek, ale pierścionek już musimy na Inte. Koniecznie na Inte. Klaser wypada w zbrojowni czy gabinecie magii.
Nie wypada już teraz. Teraz już nie wypada, teraz klaser automatycznie na 10 levelu się odblokowywuje. A ty, Cinek, akurat wiem, że trolujesz tym pytaniem, nie wiem po co ja odpowiadam. A. Taka jest właśnie z wami zabawa, taka jest, widzowie, z wami zabawa. Czy prezes gra? Nie, prezes nie gra. O prezesie słuch zaginął. Co ciekawe. Także Mango, chyba miałeś rację jednak. Do tego, co mi pisałeś na PW. Nie. Że... O, zobaczcie. Nie mogę powiedzieć na streamie. Pomnij mi, po to ci powiem, co mi Mango napisał. Chyba, że Mango chcesz po prostu na streamku napisać. Jaką miałeś opinię o tym użytkowniku. Dobra. Przebranko, lecimy. Próbujemy dalej. Neutral myślnik EU15 kropeczek. To jest kod na serwer EU15. Szkoda, że nie ma procentów na ten obóz szkoleniowy, powiem wam szczerze. To nie, znaczy nie wiem, czy to był troll, czy nie. Może jakiś mitoman. Kto wie. Jak to loch na pierwszy dzień, to dlatego nie ma, ale jak chcesz maksować wszystko, no to wypadałoby, żeby był. Dobra. Musimy jakiegoś golda pozdobywać od ludzi. W takim układzie. Gold od ludzi. Ej, tam ziomek dawał piątkę. No, proste, że tak. Pyk. Czekajcie, spróbuję tego manekina ubić. Dawaj wszystkie grzyby do hazardzisty. 100 podstawy i klaser, chyba tak, no w sumie tak. Dobra, siedzi. Uf. Damy jeszcze, powiedzmy, tyle i damy sobie troszkę. W sumie teraz mogłem w rękę, bo teraz mamy Oliwię. Ostra Oliwia! Ostra Oliwia, widzowie. Czy na pewno jest taka ostra? Sprawdźmy to. W sumie to... Muszę zobaczyć, jak te walki wyglądają tym druidem. Dobra, poszedł atak pikujący. Unik, niedźwiedź. Tu fajny krytyk. Głodny, głodny, głodny. Dobra, git. No i atak pikujący. No atakami pikującymi my tu robimy robotę. Ostra Oliwia, dawaj. No, ostra Oliwia nam padła, mamy 6 level. Super. To też dobijemy do 20 może. I co? I tu spróbujemy sobie wintę dać. I dobra, i ostatni przeciwnik. Ostatni przeciwnik, wielofunkcyjny Witold. Poziom 10 to jest Maguś. A czy ataki pikujące mogą wchodzić w magów? Czy to się zmieniło i nie mogą, bo już nie pamiętam. Nie mogą ataku... A! W magów? Sprawdź w powtórkach walk, tam będziesz miał, czy wchodzą, czy nie. Znaczy bardziej chciałem po prostu już tego przeklikać i mieć to z głowy, wiesz? Bo tu co chwilę takie close próby, ale dobra. To możemy trochę jeszcze kaski nafarmić w takim układzie. Dobra, może już wystarczy. No to chce paść, to chce paść, widzowie. Ale... O! Dobra, mamy to, pięknie. Pięknie, cześć Kopek, cześć, cześć. Obejrzmy sobie tą waleczkę od razu. I ja zaraz muszę zjeść obiadek jak coś. No bez kitu, to po prostu kryty się liczyły, tu nie wchodzą ataki pikujące. Minus 11, wszystko wyliczone. Jakie na niego były procenty? Nie ma obozu szkoleniowego w SF Toolsie, więc nie wiem, jakie były procenty. Dobra, no i teraz obóz szkoleniowy mamy zrobiony, więc lecimy sobie do 10 levela aweczkę. Oczywiście krótszą aweczkę. Krótsza aweczka.
i dobijemy 10 level do klaserka. O! Oriflame znowu? What the shit. Kluczyk, skrzyneczka i to. Idealna wyprawa. Tak, tak mają wyglądać wyprawy właśnie. Tak mają wyglądać wyprawy, widzowie. Na tym koncie. O kurde, tu już jest za 5? Ej, dużo jakoś. Dziwne. Dobra, lecimy. Kluczyk, od razu sobie zrobię skrzynkę, żeby mieć z głowy. Weźmiemy plakacik. Papiery musimy brać. Tu weźmiemy za 13, tu weźmiemy 2, tu pyk i cyk. Widzicie, jakie to proste? To jest bardzo proste. I 10 level. Boże, jak idealnie. Sika la fond. Ale to będzie druid long term, daily playing, everything good, good. Yeah? No, zobaczcie, idealnie 10 level. Klaserek odblokowany, klaserek można już wbijać. I super, jest pięknie. Mamy odblokowane lożki. A, jeszcze by się wypadało przebrać. Na 10 levelu by się wypadało przebrać. Także może to zrobimy w sumie. Żeby, wiecie, łatwiej nam się klaserek farmiło. Także się jako tako jeszcze poprzebieramy na szybko. Dziękuję Mopfen za GZ, za 10 level. Pokczam, pokczam. Siła, szczęście, tu mamy zręczność, znowu inteligencja, szczęście. Zobacz salę chwały i pierwszą pozycję. Oj, oj, oj. Nieładna nazwa gildii. Faktycznie, nieładną nazwę gildii zrobili. Nie popieramy takich nazw gildyjnych. Miejmy nadzieję, że administracja Shakes and Fidget usunie tą gildię i porozdaje odpowiednie bany. Dobra. Dalej, dalej. Szukamy tutaj itemków. Tu mamy wytrzymałość 9 i fajny pancerz. Możemy wziąć. Tu zobaczcie, nam ile nam itemów daje na zręczność w ogóle. Co jest? Tu znowu na HP. No niech będzie. Chyba giereczka nam sugeruje, żebyśmy grali zwiadowcą jednak. Co zrobisz z tymi ludźmi, co wbijali level bez klasera? No najprawdopodobniej wymienię. Najprawdopodobniej wymienię, no bo co? Mogę innego zrobić. Dobra, tu damy. Co, kochanie, jejku, ja jestem zajęty. Żebym mógł ci przekazać nagrodę. Karoleczek, no dość słaby to jest wynik. Masz dużo czasu, staraj się ten klaser podbić jak najlepiej możesz. Możesz podbijać klaser za reklamy na telefonie, no opcji jest naprawdę dużo. Przebieramy się dalej. Dice of Cringe, dobra, Diablo Fire, idź stąd, proszę cię. Tobie już dziękujemy. Okej, co my tu mamy? No tu paseczek fajny. Brońkę by jeszcze wypadało wymienić. Siła, szczęście. Szczęście 12. No głównie tej broni potrzebuję. Jak brońkę wymienię, to już idę dalej do gabinetu magii. Głosowałem na orka, bo był czat. Orka gdzieś sobie na pewno ustawimy. Jeszcze nie wiem gdzie, ale... ale gdzieś sobie na pewno ustawimy. Dobra, tu nam daje dużo inty, ale w ogóle średnich na plus. To bez sensu. Zręczność inta, no zobaczcie, trafiają się takie perełki, ale totalnie nie dla nas, nie? Czy znam BDS wszystkie moje fanki? Nie chyba, albo i znam, nie wiem. Sianko MCH, witam serdecznie. Dobrze cię widzieć? Ciebie też bardzo dobrze widzieć, wariacie. Jezu, jaki dzisiaj miły czad jest, co jest? Nikt mnie nie wyzywa? Ja też nikogo jeszcze chyba nie wyzywałem? Niesłychane to jest. Co się z wami stało? Jaki level mniej więcej dobije tobie jeden pierwszego dnia? Różnie. Albo może dobić 35, albo może dobić 69. To wiesz, to jest kwestia, ile ktoś będzie chciał wrzucić grzyba w ten pierwszy dzień w swoją postać. Także no, przedział jest bardzo, bardzo duży.
sumie... Ale kurde, to mi daje za dużo. Ile schudłeś przez ostatni miesiąc, z ciekawości pytam? Zero. W sensie mi waga stoi w miejscu. Od chyba właśnie jakoś miesiąca, może trochę więcej. Ciągle ważę jakieś 88-89 kilo. Jak myślisz, jaki myślisz, że wbijesz? Nie wiem, zobaczymy. Ja się tu nie, na pewno nie będę jakoś giga mocno napinał, bo ten pierwszy dzień i tak nie ma aż takiego znaczenia. Oczywiście rozegramy go sobie należycie, tak? Jak Bóg przykazał. Ale no już też bez przesady. Dobra. Polecimy tutaj. No i tu by się nam przydały rzeczy na inteligencję, z tego co widzę. Zręczność, inteligencja. Jakby to była inteligencja, wytrzymałość, to bym chyba ze szczęścia browara wypił, którego nie mam, ale bym poszedł kupić. O właśnie, widzowie, a co wy na to? Jak wypełnimy dzisiaj cały cel donate'owy, to robimy drunk streama, co wy na to? Coś za coś. Inteligencja, szczęście, spoko. Na start serwera. A, i tu mamy intę, to też jest spoko. Dobra, powiedzmy jako tako wymienione. Tu dobijemy do stówki inty w ogóle, żeby sobie osiągnięcie dostać. Aha, ja muszę jeszcze parę osiągnięć pozdobywać przecież. Na przykład muszę się zalogować na telefonie. Na pewno możemy hazardzistę spróbować. Tylko czy ja mogę zrobić tak? A, mogę, dobra. Dobra, widzowie. Jak będzie ostatni kubeczek, czyli wygram dwa razy z rzędu, to wy będziecie decydować, który. Chyba prawy. Mamy to! No way! Dzięki, widzowie, można na was liczyć. To co, my jesteśmy przebrani i możemy klikać klaserek, ale wiecie co? Albo dobra, w sumie poklikamy ten klaserek, niech będzie. Tylko ja nie wiem, jak ja mam w ogóle staty. Aktualnie. 180-118, niezbyt dobre. A jak polecimy na 3 koła, no to... Nie, no kurde, my tu też dostajemy w dupę. Chociaż od niektórych, dobra. To po prostu lecimy w dół i nabijamy klaserek. Ile najlepiej wyklikać klasera na 10 levelu? 25-30% najlepiej. Coś koło tego. Po co zostawiasz broń początkową? Rakosi, żeby zrobić sobie osiągnięcie w klaserze. Masz w klaserze osiągnięcie takie jak... ja tu mam wszystko poblokowane aktualnie. Ale tu masz, ulepsz przedmiot 10-krotnie i załóż na swoją postać. I to z bronią z pierwszego levela możesz zrobić sobie za darmo. Nie kosztuje cię to w ogóle surowców. Karolina co epicką rózgę dropnęła? Ej, bez kitu. Ja przecież jeszcze mogę lochy kliknąć. Zapomniałem o tym, po tym przebieraniu. Dobra, dawaj. Druid OP. Boże, ja tu widzę tyle ludzi z ikonką Primika, no. Buźka, twarda bania, rakosi, dajcie Primika, proszę. Okej, cyk, mamy to. Nie, od 10 levela ci się odblokowywuje sam. Od 10 levela ci się odblokowywuje sam, nie musisz nic zrobić. Czy mamy już full w gildii? Tak, ale chyba będziemy robić jakieś podmianki. Bo co niektórzy polecieli, no... No słabo polecieli, mówiąc delikatnie. Czy dali dupy? No co niektórzy, owszem. Czy będzie podmianka lidera? Tak, Tiger, ty wchodzisz na moje miejsce. Ja wchodzę, ja. Ty nie. No troszkę pozmieniali lochy, Konrad, przez ostatnie miesiące, powiedzmy. Aha! Co? Co to ma być? Dobra, dzięki. Co to miało być, że przegraliśmy niby? Ciężka mi się odnaleźć w tym nowym hudzie Shakesa. Twarda bania, polecam ci wejść w ustawienia, zakładka grafika.
i sobie ustawić układ menu kompaktowy. Jest to bardzo fajny układ. Bardzo pomocny. No i taki sensowny, powiedzmy, nie? Tutaj ustawienia, zobacz, grafika i masz układ menu kompaktowy. Ok. Dobra. Poczekajcie, czy ja dalej wbiję? To jest 16 level. No kurde, chyba dobrze by go było jeszcze ubić. A sprawdźmy procenty może. Ale on chyba jeszcze do zrobienia jest. No prawie 2% na niego. Ja w ogóle sobie muszę przenieść, o, w ten sposób. EU15 idzie na pierwsze miejsce i mnie to nie obchodzi. S? Tu jeszcze jakiś goldzik możemy dać. Może troszkę w szczęście. Dobra. I podstępny wampir, dawaj. Zarobiłem trochę. Diamentowy choker. Dawaj, no 11 level musimy dobić, nie ma opcji. Naprawdę tobie poleciała broń z dropów? Czy SF Tools ma jakieś rozszerzenie do przeglądarki? Rozszerzenia nie ma. 2% mam delfik na niego niecały. Sprawdzałem przed chwilą. A może czekajcie, bo skoro my i tak mamy robić klaser, to może my sobie jeszcze porobimy klaser. Przy okazji trochę golda pofarmimy. Zobaczcie, ile nam osób daje podychu. Już mamy 18% prawie. Okej, czy teraz damy radę ubić tego wampira? Sporo nam stat wpadło. Przede wszystkim szczęścia trochę i tak dalej. Mamy od niego, mamy tyle samo głównej statystyki, mamy HP od niego więcej, dokładnie, siedzi. Siedzi. Zostawiłem łapkę w górę, dzięki Dante, ale gdzie zostawiłeś łapkę w górę? Sprawdźmy sobie waleczkę. Kurde, no ten druid też jest przyjemny w walkach, ojejku, a co to za reklama? A, to znowu jakaś ta... Jakiś tam filmik fajny, film w sensie na Disney Plusie. No polecam, polecam, bardzo fajny. Czyli tak, następnego już w lochach na pewno nie pokonamy. To nie ma co nawet próbować. Pyk. Dobra, no dalej klaserek. O, przekręciliśmy. Dobra. Dobra. Mamy 26%. Na razie wystarczy. Zaraz lecimy dalej za weczką, ale poczekamy, aż tutaj sobie ludzie wbiją jeszcze wyższe ulepy i tak dalej. Na razie poogarniamy inne konta. Na razie ogarniemy inne konta i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i potem sobie wrócimy na spokojnie do EU15, nie? 26% na tym etapie, not bad. Wydaje mi się, że not bad. To co? Dobiliśmy sobie te 26% klaserka już wcześniej. Czyli teraz chyba dobijamy 15 level awkom. Przebieranko znowu. Jakiś klaserek, może jakieś lożki. I lecimy dalej. Gildyjka jest pełna, ulepszenia wyglądają tak póki co. Także możemy zaczynać. Jakiś tam goldzik nam jeszcze wpadł. Lecimy. Lecimy oczywiście najkrótsze misje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie no, twierdza w pierwszy dzień to jest takie, kurcze, no minimum bym powiedział. Skrzyneczka jakaś? Dobra. Tak jak mówię, kontynuujemy. Kontynuujemy idealne wyprawy. Nie może się tutaj nic zepsuć. EU8 ma 2-0. No, na przykład dla mnie ósemeczka też jest ładna. Ale to już jest, wiecie, to już jest... Bardziej bym powiedział kwestia indywidualna, że mi się ósemka podoba. Dobra, bierzemy to. Weźmiemy to. Kurde. No i tyle z idealnych wypraw. No i tyle z idealnych wypraw, widzowie. Kasacja. Jakby tu się jeszcze szkielet pojawił, to pół biedy. No cóż. No to kasacja i próbujemy na EU16. W takim układzie. O, trinket, pokczam.
Nie, smoku, po prostu nieraz się trafia słabsza wyprawa, no co zrobisz? Wiesz, awka też ci się może, w sensie misja też ci się mogą trafić jakieś słabsze, nie? To jest jakby no... 5 razy 4, 20, dobra. Okej, okay, idealnie. Nie otworzyliśmy skrzynki, ale dobra. I mamy level 15, okej. Okay. Koniec challenge'u, bez kitu. Tu fajny pierścioneczek, ale poszukamy sobie. Tu już nam dużo dają. Teraz się troszeczkę bardziej skupiam na graniu, a troszeczkę mniej na czacie. Także jakbym czegoś nie zauważył, to przepraszam. Ale no mieliśmy naprawdę tyle czasu, żeby sobie pogadać, że teraz pora w końcu troszeczkę pograć. I spróbować tutaj coś fajnego wbić. Zręczność szczęście po 15, bardzo ładna. Ale no niestety nie dla nas. Nowe potki? Tak, nowe potki na 15 levelu też musimy, to prawda. Inteligencja, wytrzymałość. Nie, słabe. Inteligencja, szczęście, zobaczcie, dobra, to weźmiemy. Szczęście wbrew pozorom się może przydać. Wytrzymałość, szczęście. Dobra, wezmę to. Inteligencja, wytrzymałość, Jezus Maria, jakie cudo. Tylko mamy trochę za dużo HP, teraz by się już przydały rzeczy na intę łapać. Trzymaj się, Mango, miłego wieczorku. Siła, wytrzymałość. Ciekawe, kiedy surki będą leciały z ziomali. No w niedzielę wieczorem zaczną lecieć. Jest 48 godzin takiej ochronki. Także w niedzielę wieczorem trzeba zaczynać farmić surowce. Ja to w ogóle z niedzieli na poniedziałek to chyba nie idę spać, nie? Tylko w farmie surowce, co? Z niedzieli na poniedziałek. No trzeba podziemie jak najszybciej ogarnąć. Co ty myślisz? To nie są przelewki. Będę sobie siedział, coś robił i regularnie klikał. Nie zrobisz dzisiaj ulepów 6-6, a dlaczego nie zrobisz? Zakręciłeś już kółeczkiem i tak dalej. O Jezu, plus 40. Dobra, co ja tu jeszcze? Czapkę. Nie, w sumie to nie. Chociaż, no czapka nam daje wszystkie cechy po 10, to nie, czapeczka jeszcze może zostać, pomimo że jest stara. Dobra, teraz tak, gabinet magii by się przydało znaleźć na inteligencję głównie. Mamy potkę na HP, okej. Tu mam wytrzymałość 18, nie. Wszystko, ale od razu po północy zrobię. Ale co zawiodło, wariacie? Powiedz mi, co zawiodło, że tych ulepszeń nie zrobiłeś? Bo jestem ciekawy. Inteligencja, wytrzymałość po 10. Dobra, wezmę to. I teraz jeszcze pierścionek na inteligencję. Pierścionek na inteligencję, proszę. Potkę mamy kolejną. Już nawet nie sprawdzam innych rzeczy, tylko pierścionki. Klejnoty poniosło mnie i poszło. Aha. Nie, to ja mu nie zmieniłem. Inteligencja, szczęście. Kurde, no ja bym chciał te inty tak... No z 20, żeby mi dało pierścionek chociaż. Ale tu jest, zobaczcie, tu jest taki rozstrzał. Po co są takie zielone esencje? Heisenberg, jakie zielone esencje? Nie wiem, o czym mówisz. No a tak dokładnie, długofalowo ulepszenia więcej dadzą. Kurde, no my tego no zręczność, szczęście, jakby to była inteligencja, nie wytrzymia. Nie no, trudno, trudno. O, inteligencja 14. Dobra, już. Mniejsza z tym. Powiedzmy. Powiedzmy, że jesteśmy jako tako przebrani. Po przebraniu lożki. Pyk, i mamy jakiś paseczek. Troszkę pancerza na minus, ale ogólnie spoko. Obejrzyjmy tą waleczkę.
Heisenberg, to już ci odpowiedziałem na twoje pytanie. Kurde, no fajny jest ten druid. W sensie nie wiem, czy on jest mocny, czy nie jest mocny. Ale sama mechanika jakby walk, tego, że to się tak zmienia, są te ataki pikujące, to tamto, sramto. No to jest naprawdę spoko. Ten awatar idealnie pasuje do tej muzyki. Naprawdę takie fun to play. Wiecie, no pasywka jest bardzo podobna do nekromanty. U nekromanty jest jeszcze bardziej zwariowana, no ale tu też daje radę. Nazwijmy to zwariowana, nie? W ogóle tak, mam bardzo dużo golda. Ja tego golda sobie na razie wrzucę w statystyki. Tu dobijemy może 115. Tu dobijemy jakieś 100, no dobra, no 120 niech będzie. Mogłem troszkę bardziej, ale jestem przebrany, więc ten gold już mi aż tak nie jest potrzebny. Sprawdźmy procenty na kolejny loszek. 0,32 mamy, to jest malutko, ale dobra. Laserek robimy. Dobra. Okej, okay, mamy 35% lasera, dobra. Sprawdźmy jeszcze teraz procenty na SF Toolsie. No, u mnie jest 0,66. Dobra, widzowie, 42 sportowe grzyby. Jak sprawdzać procenty na bossa? Wykrzyknik kalkulator sobie wpisz. A nóż nam się uda, nóż będzie farda, ale no poniżej 1% to jest no malutko. Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni. Obejrzyjmy tą waleczkę może. Nie ona, ona u mnie jest. Tak, no SF Tools jest teraz niezbędny, powiedzmy. Kurde, my mu prawie nic nie robimy. To jest wojownik w ogóle? Wojownik. O, proszę bardzo, znowu Disney plusik. No właśnie, chyba awkę lecimy, chociaż do 20, czy ja chcę do 20. Jeszcze z jeden loszek by wypadało zrobić. Dobra, awka do 18 i spróbujemy wymienić brońkę. Pamiętajmy, że my mamy tutaj bronię maga, więc te bronie maga są, wiecie, często do zmiany, że tak powiem. Pięknie. Dobra, i chyba jeszcze jedna wyprawa. O, idealnie, Boże Święty. O kurde, dopiero 17? No niestety miecze. Dany, dziękuję ci pięknie za piąteczkę. Żadnego dużego golda z koła. O Jezu, a czemu ja nie widzę donate'u? W sensie... Czekaj. Żadnego dużego golda z koła, same surki, co za żart. No to faktycznie duży pech, no. To jest fakt. Dobra, no bierzemy te miecze, trudno. Ale mieczami to my raczej... Chociaż... Okej. Nie, dobra, siądzie. Dobra. My widzimy donaty normalnie. Wiem, że wy widzicie. Natomiast mi chodzi, że wiesz, jak już donate przeminie i zniknie, to ja go nie widzę. Nie mam żadnego panelu tutaj. Muszę sobie ustawić jakiś. Dobra, jeszcze jedna wyprawka w takim układzie. Pyk, kluczywko i skrzyneczka, pięknie. Dobra, i mamy 18. Mamy osiągnięcie pełnoletni.
Mamy sporo golda i teraz tak. Zbrojownia. Próbujemy zmienić brońkę. No i w sumie jak nam poleci coś takiego, to... O kurde, zobaczcie. A, to są kolejne buty. No ale dobra, no trudno, wymienimy. Any sub dawaczes. No fajnie by było. Zręczność wytrzyma, ale kurczę, zobaczcie, nam tu bronie w ogóle wszystkie dają na minus. Wykrzyknik songlist, Elmity. Wykrzyknik songlist. Kurde, jeszcze piłka nam się pokazuje? Pokrzam. Kurwa, co to za morda na awatarze? Nie dobijaj mnie. Przynajmniej piesek jest ładny. Czekajcie, czekajcie. No, z tymi brońmi jest kaplica, no. Wbiliśmy 3 levele od wymiany broni i jest gówno. Football team się reklamuje, to nie jest football team. Karoleczek, no tak free to play to z 20%, może 15%, no coś koło tego. Tu czapka na zręczność. Jakby mi poleciała taka czapka tylko na inteligencję, to bym chyba wziął już. O, tu jest plus 5 brońka. Ale no te brońki mi nie lecą jakieś takie wybitne. Tu jest na inteligencję, ale nie daje w ogóle... Tak, Urbanek, uważam, że to fajny wynik. Na najmniejszej Akashi. Najlepiej robić ogólnie wyprawy na najmniejszej. Tu znowu na siłkę. Tu minus 13. O, inteligencja 20, ale pancerz znowu na minus. A jak my z pancerzem stoimy? Gdzie to jest? Tutaj. 20%, a maksymalnie może być 25. Nie wiem, czy jest sens tej broni szukać. Dobra, sprawdźmy w ogóle teraz, jakie są procenty. 6% już mamy na niego. Co? Dobra, dawaj mi to. Ja mam w ogóle jeszcze tyle golda. Nie wiem, czy chcę tego golda wydać w siebie. Dobra, git. Obejrzyjmy sobie. Mało bardów na EU15? No chyba będzie dużo druidów na EU15, tak mi się wydaje. Oni w ogóle promowali ten serwer tym, że właśnie... druid przeszedł rework, nie? Ale... nie wiem. Aha, na maga mamy już not possible. Dobra, no to chyba robimy awkę do 20. Chyba tak zrobię. Awka do 20, no i kluczyk po kolejny loszek. Też mówię, nie będę się jakoś napinał. Okej. Tu już pijemy po jednym piwku i bierzemy krótsze oczywiście. Bierzemy to, bierzemy to. Pyk. A, i skrzyneczki nie ma, szkoda. No, żeby nie nowa postać na EU16-17 byłoby lepiej na tym serwerze, to prawda, to prawda. Ale trudno, ja tutaj planuję grać. Mam straszną motywację do gry na tym serwerze, w sensie wiecie. Już powiedzmy...
Mniejsza z tym, że... jakby to powiedzieć? Po prostu chcę na tej postaci nie przepuścić nawet jednego dnia. Przez to, że na poprzednich postaciach mi się to zdarzało robić i przez to byłem w plecy, to tutaj, no co by się nie działo, nawet jak nie będę... O kurde, od razu nam klucz poleciał na 20 levelu, co jest? Mówię, nawet jak będę gdzieś siedział na kiblu, cokolwiek na szybko, byleby tutaj awkę kliknąć i codzienne czynności porobić. Taki jest plan na tą postać. Nie mam jakiegoś wybitnego, powiedzmy, budżetu na start, ale nie jest też mały. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sensie na pierwsze 3 dni, nie? Czy będę robił gildię na EU20? Raczej nie. Nie planuję. Dobra, poleciał nam od razu kluczyk. To jest bardzo dobre dla nas. Tu od razu sobie robimy pyk. Tu chyba też od razu zrobimy, dokładnie. Cześć, Pankian, witam cię serdecznie. Jak tam było w pracy? Dobra, tu 28 level już. Obejrzyjmy te dwa lochy. Bo też jakby to, że ja jestem tam w plecy, powiedzmy na początku, zresztą inaczej, no... Nigdy bym nie miał chyba budżetu, żeby tak mocno pole... Chociaż kurczę, no 30 tysięcy grzybów to nie jest znowu aż tak dużo. W sensie no tyle wydałem na EU5, nie? Ale szkoda mi, aktualnie mam inne wydatki, aktualnie mi jest szkoda po prostu tyle przepalić na pierwsze dni. Ale to aż tak nie boli. Najbardziej boli, wiecie, właśnie to, że już na takim wyższym levelu się opuści dzień, jakiś event, kalendarz się skipnie, to, tamto. W sensie skipnie tak, wiecie, powiedzmy niecelowo. Albo na przykład, nie wiem, często robiłem tak, że miałem na przykład 18 dzień kalendarza i go nie odebrałem, nie? Za 2 dni miałem mieć level upa i tyle z tego było. No takie rzeczy bolą i takie rzeczy potem widać. Na nią mam niecały 1%. Dobra, teraz już muszę wymienić brońkę. Brońkę i może jeszcze jakieś EQ. No tu jest plus 17, plus 6 pancerza, tylko tracimy po 10 pozostałych stat. Dzieciaki głupie, ale płacą. Ale żeś podsumował, naprawdę. Wybitny nauczyciel. Ej, to mi daje sporo. Dobra, to wezmę taką czapkę. Tą od razu sprzedam. I co, jak tutaj brońki już stoją? No już mi zaczynają dawać powoli na plusik. Inteligencja, wytrzymałość. Plus 9, ale bardzo fajny rozrzut. No dobra, jeszcze się wstrzymam z taką wymianką. Plus 9 też. Tu plus 5, dobra. Jest może info odnośnie gry fabularnej Shakes and Fidget. Kiedyś twórcy coś teasowali, był nawet play na Facebooku i finalnie chyba nic z tego nie wyszło. Aktualnie drugą giereszką od twórców Shakes and Fidget jest to gra mobilna, w którą też możesz grać na Steamie za darmo, Mobile Dungeon. I oni teraz się na tym bardzo skupiają i w to, że tak powiem, idą. O tej gierce, o której ty mówisz, no to chyba porzucili po prostu projekt. Ale no z tego co widziałem, to za Mobile Dungeon się wzięli na poważnie. Jest osobny Discord, są często aktualizacje. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Dobra, tylko brońka mnie interesuje, tylko brońka. Tu już plus 14, tu plus 5. Tu takie same średnie. Zręczność, inteligencja. Zręczność, inteligencja też. Inteligencja. Plus 5. Kurde, no tanie głupia. Dobra, wezmę tą. I może tak, wydam z 500 golda w statystyki. Tu sobie dobijemy 200, tu sobie może dobiję, no tak 150, ok. I na razie golda zostawię na jeszcze jakieś ewentualne przebranie. 2,5%, a na Magusia w ogóle mamy ciągle not possible. Co ciekawe. Ok, 21 level, pięknie.
Dobra. Teraz tak, ile mamy na zwiada? Czy my tego zwiada nie klikniemy może jeszcze? Na zwiada mamy 006, na Magusia not possible. Kurde, lipa. Powiem wam szczerze, lipa. Spróbuję gabinet magii wymienić. Bo też już mamy stary. Patrzcie, ile nam tu potrafi dać. Jakby zamiast zręczności to była inteligencja. Oj. Wykrzyknik song, Dani. Mówisz o tym w pierwszym loku, szósty przeciwnik. Ósmy. Ósmy przeciwnik. Treuk, dla kogo chcesz dać timeouta? Nie no, taka dzisiaj miła atmosfera, a ty komuś timeouta będziesz dawał? Prima byście zostawili, widzowie. Macie wolnego Prima, jak macie, to dajcie, proszę. Potrzebuję do oddychania. Mi możesz dać, żeby waste time? Nie będę nikomu dawał, w sensie... To on ma wybrać. Dobra, spróbujemy tak. Wytrzymałość, szczęście. No dobra, weźmiemy tak, żeby tego HP trochę podbić i szczęścia przy okazji. No i co? I tutaj... Dobra, no sprawdźmy teraz procenty. Aha, mamy 0,04, jeszcze nam spadły procenty. Nie, no to są jajca. Dobra, zbrojownia. O! Czegoś takiego szukałem. Dobra. Pierwszy roll, prawie 20 średnich. No to jeszcze raz procenty w takim razie. Jest lipa, w sensie jest lipa, bo mamy strasznie słabe procenty. Ja już nie wiem, co tutaj mogę ewentualnie zmienić. Mam 0,18 na maga i 0,16 na zwiadowce. Na pewno musimy klaserek podbić. Aktualnie już. Niciu! Lepiej jeżeli... O kurde, mamy pakiet do odebrania, zapomniałem o nim. Dawaj, jak za darmo to bierę. O, ile klaserka wpadło? Super. 0,48 mamy na maga. Kurde, no fajnie by go było ubić, ale... Ale to są bardzo małe procenty, no. Chyba jednak musimy troszeczkę awki zrobić. Chociaż tak na przykład, nie wiem, 23, 24 level dobić awką. I potem ewentualnie te dwa coś tam przebrać, te dwa lochy popchnąć i 25 dobić właśnie lochami. Ewentualnie. No, bo to szkoda grzyba. 0,50. Nie, tak poniżej 1% to nie ma co. Dobra, lecimy. Nie wiem jeszcze. Dobra. Proszę, papier. Właśnie nie wiem, czy piątkę. No ale piątkę mi da tylko jeden item później. No jeden wybór. No zawsze jak bierzesz świnię, to po niej masz jeden wybór. No ja bym spróbował szkieleta i może po nim będzie studnia za 8. Co widzowie bierzemy? Świnia czy szkielet? Świnka. Decydujcie. O Jezus, idzie. Nie, skrzyni nie biorę. Idzie też za chrumka. Musimy tu powalczyć o 40. Kurde, ile osób świnie mówi. Tak to działa, byku, no. Szkielet może plus 8 trafi? No ja też tak myślę właśnie. Świnia odda, mówię ci. No za świnią też niby może być ten. Studnia. Dwie świnki będą. Za świnią kolejna świnia. Dobra. No cóż. Close.
Nie! I mi Klausa nie dało, no! Jak tu tryhardować te wyprawy, je... Jedna skrzynia z Klausem jest łatwa. No gówno mam, no właśnie, no gówno mam, no. No i co z tego, że skrzynię? Myślisz, żeby to coś zmieniło? Czasem nie daje Klausa. Czasem nie daje Klausa, a często daje dupy. Pozdro. No, teraz też w ogóle nie dostaje do konia. Części, no wy to widzicie? No widzicie to? No i teraz też to jest moja wina, nie? Tyle było strajhardowania, ale bym w coś przypierdolił teraz. Naprawdę mam taką ochotę w coś zajebać. Cześć Mrożoński, witam. Pecha masz, mordo? Dziewczyna jest obok? Aż mi się Shod Izaka przypomniał. Przepraszam za przekleństwo, no ale to są chyba żarty, tak? Ja nie mogę się tak denerwować, bo i tak już mam słabe serce. Tak. Dobra, no ta wyprawka ładnie siadła. Okej, mamy 23 level. Dwa levelki wbiliśmy. Czekajcie, przebieranko. O! Dawaj mi to. No to tak. Smoku, im masz więcej gwiazdek, tym dostajesz więcej ekspa z wyprawy. Jakie plany gildyjne na serwer? Myślicie, że freedom do przejścia w dłuższym oknie czasu? Nie. Będę z tobą szczery, wariacie. No nie ma opcji, żeby ich przegonić. Tam, żeby w ogóle się dostać do gildii, musiałeś na start kupić 5 pakietów za 400 zł. Bo tam próg wejścia to było 500 euro. Ale top 2 jest realne, tak. Top 2 jak najbardziej. Miłość już była uprawiana i teraz na owoc czekają? A, już nie przesadzaj. A co ty myślisz, że tylko się kocha, żeby dzieci mieć? Daj spokój. Wyprawy są lepsze, kulek. Top 2 na M1 i na EU15 top 2? Tak, tylko że gildia na M1 to wyszła taka, wiesz, taka w sumie spontaniczna i tak wyszła bardzo dobrze. Chociaż no, dużo osób pokończyło tam grę, no. Raczej teraz walki o top 1 to nie ma opcji, żebyśmy podjęli przez długi, długi czas. Przez to, że pokończyły takie osoby jak King Przelew, Michu, no i tam jeszcze paru innych, nie? Są jakieś serwery Easy Shakesa polskie? Serwery prywatne Otasek są niezgodne z regulaminem i zazwyczaj bardzo często są zamykane przez twórców. A nawet są sytuacje, że twórcy wysyłają pozwy do założycieli takich serwerów, bo to jest po prostu kradzież plików gry. Ja to bym chciała być na miejscu twojej kobiety, zaopiekowałabym się twoim grzybem. Nie skomentuję tego. Ja też. Pamiętam, jak kiedyś był jakiś serwer z grzybami bez limitu i expem większym? No dużo było takich serwerów. Teresa wczoraj podrywała Daro?
Tak, Matix, z tego co wiem, to tak. Oni jeszcze dzisiaj nie mieli 8 osób przed startem serwera. Przez to, że tak skrupulatnie pilnowali tych wymagań. Dobra, sprawdźmy teraz. Ej, dobra, mamy 15% na maga, nie? What a shit. Dawaj to. O, i teraz za 3 grzyby, pozdro. Ile mam jeszcze golda w ogóle? Dobijemy może tutaj do 150. Czy ja się chcę jeszcze przebierać? Dobra, sprawdźmy procenty na kolejnego może najpierw. Dwa 30%. No, musimy go kliknąć, musimy spróbować. Czy są jakieś stabilne? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy Marflow gra dalej? Chodzi ci o Turora Guzia? No gra! Turor nawet na EU15 zaczął, zobaczymy ile pogra. Dobra, oplułem jakieś pytanko? Chyba nie. Teresa, ty widzę, że ty tak po wszystkich streamach z Shakesa chodzisz i podrywasz. I to jeszcze porządnych i zajętych mężczyzn. Proszę tak nie robić. Jest to niedobre. Pokaż go, kogo? Kochanie, możesz... Już przestaje? O! Dobra, 24 level, okej. Dobra, i teraz mamy kamiennego olbrzyma, 38. Co ty robisz? No już mam cały okres podęki. Jeszcze pierwszy level i... Ale to zabrzmiało dwuznacznie. Jeszcze pierwszy level, jeden level i twierdza? No tak, tak. EU15 to serwer druidów? No w sumie trochę tak. Chociaż na razie topka jest wymieszana, ale... Jeszcze się może dużo zmienić do północy. Dobra, dwa lochy mam teraz not possible. Okej, chyba dobijemy troszkę klasera. ...40%. Nawet jak wydam golda, to mi to za dużo nie da. Dobra, 25 level, zawki lecimy. Po tej wyprawie mi zostanie jeden pasek. A, dwie skrzyneczki. Cikalafon. O. Tutaj ta rura, ona jest niezbyt dobra. No dostanę jakiś plakat. No, chociaż tyle. Czy myślałeś o tym, żeby chodzić na siłownię? Nie. Nie, no myślałem. Jak już będę bogaty, to zacznę chodzić. Na razie muszę pracować. Zapytasz, kiedy będę bogaty? Raczej nigdy. Pozdro. No niestety. Dobra, jeszcze jedna misyjka. Ale gówno. I na myśleniu się skończyło. Dobra, mamy twierdzę, widzowie. Mamy twierdzę. Budujemy pierwszy budyneczek. Tu jeszcze mogę sobie skończyć. Okej, co mi tu dało? Tu jakieś główienko, tu jakieś główienko, zręczność szczęście i tu mamy inteligencję. No to też główienko, okej. I teraz tak, musimy sobie odpalić tą rozpiskę. Czyli lecimy tak, na zmianę twierdzę i kwatery do poziomu 6, z tego co widzę.
Dobra, teraz tak. Twierdzę, lecimy do 7 i 8. Z bomby. Utkuter lecimy do 7. Czyli to jest chata Drwala. Dobra. To lecimy do 4 tylko. Okej. Ciekawe, że Teresa zobaczyła samicę w rogu, już cisza. Nie, po prostu ja jej powiedziałem, żeby się ogarnęła. Aha. Brakło mi? Na 8. No jak, przecież tu jest Fortress 8. Dobra. Dobiję później. Teraz tak, tu sobie zbudujemy może na piąteczki. Tu mam jakieś surki z kitrany? Nie mam, okej. Tu sobie od razu zaczniemy szkolić. Będzie kick z własnej gildii? Nie no, jeszcze kółeczko, jeszcze misje. Dobra, kamieniołom niech mi się buduje na spokojnie. Na 6. Kopalnia na 3. Okej. No i wbiłem też 26 level, tak? 26 level z pakietu twierdzy. 26 level z pakietu twierdzy. Co dalej? Przebieranko i gemiki. Ale ja średnio chcę kopać gemy. Chociaż... Ile my mamy rycerzy? Rycerzy można mieć około 300. No my mamy dopiero połowę tego. Czy ja chcę dzisiaj wydawać golda na kopanie? Jak jutro będą o wiele lepsze gemy. Ciągle mamy not possible na te dwa lochy. Dobra, spróbujemy się znowu poprzebierać trochę. Już mi tutaj lecą itemki z dziurami. Ale powiem wam, że kurczę, coś są małe procenty tym druidem na lochy. W sensie to jest... Ile kosztuje pakiet twierdzy? 40 zł. W sensie to jest pierwszy dzień i tak dalej, ale... Jakieś tu problemy są, bez kitu. Cześć Dawidek, witam. Imo, poczekaj do 23 na offstreamie pokop, jak będzie więcej rycków. Na offstreamie to ja nic nie robię. Wy macie widzieć wszystko, co się dzieje na tej postaci, rozumiesz? Czy dałaby się jakaś brońka z dziurą? No bo broń mi teraz jest potrzebna. No na teraz broń. Wybaczcie widzowie, że tak nie patrzę na czat, ale... Skupiam się. To możemy wziąć. W ogóle zostało nam ile? 45 minut streama jeszcze. To też się musimy wyrobić do końca jako tako. Co jeszcze potrzebuję? Butów, tak? I ewentualnie paska. A dobra, wezmę. Dobra, buty i pasek. Buty i broń, Boże, sorry. Czy to jest jakiś przedłużany? Nie. Po prostu dzisiaj z racji startu nowego serwera siedzimy sobie... Misklik. Siedzimy sobie dłużej. Wybaczcie widzowie, ale już mnie tak nosi, że podwójnie klikam. No tu rozrzut jest tragiczny. Pokaż tą twoją twierdzę, czy dobrze ulepszyłem. Urbanek, przed chwilą ulepszałem twierdzę. I mówiłem po kolei, co ulepszam, na jaki level. I też chyba ci wysyłałem rozpiskę, co ulepszać. No wariacie.
A którzy w ogóle jesteśmy w twierdzy? 35. Ciekawe, czy ten kronikus będzie cisnął. Ty myślisz, że ja mam podzieloną uwagę? No? Nie. To jest ten top 1 za M1. Zaraz ci pokażę, poczekaj Urbanek, tylko się przebiorę. Teraz weź szukaj idealnej broni. No dobra, ale... Kochanie, czytasz? Nie. To czytaj. Czytasz? To czytaj. Nie, kochanie, nie bolą mnie. No jak cię bolą, to tu nie siedź. Dawno nie słyszałem takich kłamstw. Czy jak nie zrobisz drewna i kamienia w twierdzy, to później jak cię atakują, to biorą ci surowce, czy nie? Biorą mi, ale jak nie mam obrony, to mi biorą bardzo mało i jak mnie zaatakują w twierdzy, to mam jakby ochronkę znowu na 24 godziny. Więc dobrze jest zrobić tak, nie budować w ogóle tutaj obrony, fortyfikacji i tak dalej, żeby oni ci zabierali niedużo i żebyś miał znowu tą ochronkę. To jest właśnie taktyka w twierdzy. Polecam ci w ogóle wpisać wykrzyknik twierdza, ja tam zrobiłem poradnik do twierdzy. Wszystko tam tłumaczę, tak powiedzmy, troszeczkę lepiej. Jezus, tracę 20, dobra, nie chce mi się. Dawaj teraz za bronią. Nie był to zbyt dobry wybór, ale... No tu na HP, dobra, wezmę to, szczerze mówiąc. Jakieś gemiki pokopmy, bo nie widzę tutaj innej opcji. Proszę, na inteligencję, proszę. Nie mamy za dużo golda. No na razie wrzucę. Trudno. Dobra, HP jest chociaż. 60. Dobry początek się szykuje. Coś nam to dało w ogóle? 0,40 mamy na jednego woja, który nam daje pika. No przydałby się jeszcze z jeden gemik. Dobra, może uda się... Nie koło. Przy okazji jeszcze troszkę klaserka sobie wbijemy. Proszę. Zaczynać. Lustro jest od pierwszego levela. Po prostu teraz możesz już na pierwszym levelu być na warcie i atakować arenę i tak dalej, i tak dalej. Lustra już po prostu nie musisz zbierać. Dobra, no fajna skarbonka nam się trafiła. Proszę, Inta. Kurde, no. Ile mamy na niego procent? 0,64. No jeden gem na Intę by zmienił wszystko, naprawdę. Żeby go wrzucić do broni. Proszę. ...5% mamy, a było 0,60. Widzicie, ile zmienia? Jeden taki gemik prosty. Dobra, na tego mamy. Dawaj. Co cię naszło na tego druida? Spokojnie, on tu nic nie zrobi. Jak stoi przy nas. Siedzi. Co nam dropło? Buty. No zajebiste buty, tylko no niestety bez slota. Ale z drugiej strony... To ja je chyba i tak wymienię. A czekajcie, sprawdzimy w ogóle procenty, bo tak. Teraz mieliśmy 0,60 na tamtego woja. No, a teraz mamy 0,80, czyli te buciki dały nam na plus. Spoko. Druid to była ostatnia klasa postaci, której nie miałem, dlatego gramy druidem. Nieważne było, czy...
Nieważne było, czy druid dostanie tego reworka przed EU15, czy nie dostanie. Czemu gabinetu magii nie wymieniłeś? Szczerze to nie wiem. Czekaj moment. Teraz tak, na tego mamy 0,80. Spróbujmy go ubić sobie. Bo druid reworka dostał to tylko wizualnie, czy mechanika też się zmieniła jakoś? Znaczy przeliczniki się zmieniły głównie. Został naprawiony, jeżeli chodzi o trenera. Trener już normalnie działa na tego druida. No i tyle. Ale ogólnie mechanika jest praktycznie taka sama jak wcześniej. Głównie zostały pozmieniane przeliczniki. Kurde, no to... No nie chce nam za bardzo paść. Biblet hump, biblet hump. Dobra, wiecie co? Może ja zrobię tą misyjkę za 7,5. O, są golaski, pięknie. Pyk, pyk, pyk. No nie ma skrzyneczki, ale trudno. Dobiliśmy 27 level. Zostały nam jeszcze 3 piwka. Mamy troszkę goldzika. Wymienię ten gabinet magii, tak jak mówicie. Wytrzymałość 30. Może być. Tu samo szczęście. Zręczność, jakby to była inta, no. Inteligencja, znowu zręczność, no widzicie to? Inteligencja 44? Dobra, dawaj mi to. Oho. Dobra. I teraz by się przydał trinket na HP. Żeby jako tako to zrównoważyć. Dokładnie, Demias, dokładnie tak. Co sądzisz o awce? W sensie lepiej ekspedycje czy normalne misje? Lepiej ekspedycje. Lepiej robić wyprawki. Polecam serdecznie się ich nauczyć. Są lepsze. Wybaczcie, widzowie, ale widzicie, jak ja tak się skupiam i klikam... O, tam nie sprawdziłem trinketu. Jak ja się tak skupiam i klikam, to rzadko kiedy patrzę na czat. Przepraszam was za to, ale... Ale no musimy się tutaj skupić i dokończyć jako tako ten pierwszy dzień. Kowaly, możesz po prostu się logować swoimi danymi do ogólnego konta Shakes and Fidget do SF Toolsa i wtedy o wiele szybciej ci się to będzie odświeżało, nie? Dobra, zrobimy tak. Sprawdźmy teraz procenty net bez wymiany gemów. 2,5% prawie. Dobra, no musimy go ubić. I widzę, że masz ikonkę Primika. Kowal, jak masz wolnego Primika, to możesz oczywiście zostawić na moim kanale. O co chodzi z tym wybieraniem świniaków, skrzynek i tak dalej? Heisenberg, wykrzyknik wyprawy i masz poradnik do wypraw. O to w tym chodzi. Lepiej by wyglądało, jakbyś miał ubrania Shakesa, a pies Fidgeta? Znaczy, tu chodziło bardziej o to, żebyśmy fitowali ze sobą, nie? Dlatego oboje mamy te same ubranka. W ogóle z tej perspektywy to śmiesznie wygląda, jak walczy. No. Bo to jest odbicie lustrzane. Bo ta łapka wyspacuje do fitu. Ten kolorze co mówi. Dobrze. Teraz tak. Czy będzie next avatar z Wizem? Raczej nie. Mamy tutaj oczywiście sloty jeszcze. No dobra, proszę, na inteligencję, błagam. Zobaczcie, jakie my mamy gówno z tych gemów. To jest coś niesamowitego dla mnie. Jaki plan na pierwszy dzień? Nie wiem, no wbić jak najwyższy level. Ale no klejnoty nie oddają. Klejnoty są tragiczne. Czekajcie, co teraz? No klaserka na pewno jeszcze trochę porobimy. Może ktoś będzie sponsorował jakiegoś gemika znowu. Inta, proszę.
Nie mam sił już, naprawdę. Dobra, ale tylko raz takie coś robimy. Bo teraz Inta poleci, zobaczycie. Dobra, no HP też nie jest złe. Sprawdźmy procent. Dobra, mam na oba lochy not possible. Nie wiem, czy kończyć tą mawkę. Chociaż nie. Kołem myślisz, że lepiej? Ale nam sabotują nasz topowy serwer. Ja tu zaraz level wbiję tym kołem. Dobra. I co myślisz, Gemy? Masz. Tylko nie mamy czasu. Ile masz stratów? Kop, nie pytaj. Dobrze. No. Dobrze. No not bad, no. A kogo my teraz mamy? Nie no, mamy... A no, maga mamy, okej. To możemy na siłę zamienić. O! Nie no, zamieniamy te boczne przecież. No ta, szczęście zamiast siły. Dobra. No i tak to wygląda jak gówno, ale dobra. ...0,20 mamy na maga. Dobra, no kręcimy dalej chyba. No przez to, że mamy takie gówniane gemy, no. No koło i musimy próbować te gemy. No kurde, to są jaja, no. Dobra. No zaraz kończę. Dobra. Dwa gemy kopać, myślisz? Okej. Dobra, czyli zamienimy sobie tak. Buty chyba wymienię na jakieś dziurą. A, nie mam golda za bardzo. Dobra, najpierw to znajdę jakieś buty. Nie wiem w sumie, czy jest sens. Bo tak, mógłbym w sumie Intę wrzucić za jedno, za zrękę. No i tyle w zasadzie. No to... No... Dobra. Sprawdźmy teraz procent. Widzisz to? Jeden gem na Intę, widzowie. Mieliśmy chyba 0,40%, a teraz na maga mamy 4,50%. Sprawdzałem. Tak, za każdym razem sprawdzam. Dobra, to jego jeszcze ubijemy. Na koniec wilczek, najlepiej na koniec awki. Okej, mamy 28. Kamienny troll jeszcze może padnie. Mamy znowu golda. W sensie na jednego gema. Okej. No na maga nie wchodzi pasywka przecież. Dobra, szczęście, trudno. W sumie te gemy to ja mogę posprzedać, bo jutro i tak będą o wiele lepsze. Teraz tak. Sprawdźmy procenty na Voya. To jest 4,8 level. A, na zwiada mam wyższe niż na Voya, ciekawe. Ale dobra. Jak w ogóle tutaj
z tą salką. O, dobiję, okej. Okay. Dobra, teraz tak, musimy zrobić na pewno ulepy 6-6. Bo to, powiedzmy, totalnie oplułem. Dobra. Robimy awkę już do końca, chyba. Robimy na pewno awkę do końca. No, oprócz tego dwa. Mówisz? Jeszcze jeden myślisz, czy gemy? Gemy. Już gemy? Ale ja muszę jeszcze ulepy zrobić. Na ile ulepy? Dobra. Chyba mnie nikt z mojej gildii nie wyrzuci. Nie, no spokojnie, spokojnie, to jest wszystko przemyślane. Jezu, jak mało nam to dało. Czemu tak mało? To cię odświeżyło. No jakie mam staty? 880, 584. No. Dobra. Okej. Okay. Buty do zmiany myślisz? O! Te buty są niezłe. No. O kurka! Kurka! Zaczęło oddawać, widzowie. No mamy 1% na tego zwiada i mamy, no w sumie po 1% około. Na zwiada mamy więcej. Co myślisz? No ja bym jeszcze z jednego na intę na pewno wrzucił. Może dobijemy level, bo to też sporo da. Jedną wyprawką. Nie, nie. Dwa piwa, no, dobra. Dobra, golda na razie zostawiam. Szczęścia w sumie też myślałem, żeby podbić. Ale to... Dobra. Dobra, spróbujmy. Golda zostawiam, wrzucił w staty. Cichutko. No nie, no na tego są niby wyższe procenty. No zobacz, na niego mamy 2,5% prawie. A na tamtego 1,5. Nic nie zrobiłeś takiego. Zobacz topkę na dobranoc, spokojnie, spokojnie. Ja topkę to jeszcze chyba zrobię screena i dokleję w montażu albo coś takiego. Albo jutro wam pokażę topkę na początku drugiego dnia, jak się skończył pierwszy dzień. No coś pokwinimy. No dawaj, proszę. 3000 HP, no nie zdzierżę zaraz. No, 2,5% widzowie. Fidżet tam kliknij. Fidżecik, nie przeszkadzaj teraz, proszę. No chcę kliknąć. Tymczasem lochy 0,5 padają do 20 grzyba. A weź mnie, nie denerwuj. Fidżet, weź go trzymaj. Zrobi to za darmo. Mówię ci. Nie, fidżet. No kurde, no! To naprawdę są jaja. Tyle już grzyba poszło na niego. Trola spróbuj. Dobijemy do 3 koła grzyba i pójdziemy na trola. Jak gemy polecą, to loch się zatrzymie, a weź. Weź się przelał. Trzymaj tego psa, bo
pobić, nie? I zabić. Ale tego czy trolla? Teraz trolla. Nie, tamtego. Wydaje mi się, że bez kitu troll może paść szybciej niż tamten nawet. No, co do tego. Nie wiem. SF Tools pokazywał, że na tego jest ponad 1% więcej. Nie. Na tego co klikaliśmy pierwszego. Okej. Okay. Ile mi daje jedna ręka expa? Hmm. 500. No to ja levela... A nie, dobiję chyba. Okej, okay, dobra, mamy 30. Idealnie. Idealnie na 10 arenek. Dwie już przypadkiem zrobiłem, ale to... Dobra. I co? I szukamy klucza, tak? Albo nam klucz poleci, albo nam nie poleci. Znowu ten sam błąd. O, idealnie. S? Ile mamy golda w ogóle? Dobra, tego golda już daję w ulepy. Żeby na mnie gildia nie krzyczała. Pyk. Okej, obejrzyjmy sobie te waleczki. Dobra, no w sumie poszło lepiej niż myślałem. Tylko grzybów dużo wydałem. Ale no trudno, zdarza się. Jak będą krzyczeć to kick. Ile poszło? No, z 3 koła jakoś. Także widzowie, dawajcie donaty, proszę, potrzebuję na grzyby. A, i to już? Nie, jeszcze tego chyba. W tym w sumie najciekawsza walka, bo on już nie był taki prosty. No ja nie potrafię grać oszczędnie w pierwsze dni. To jest akurat mój największy minus. Dobra. No mamy trochę gol. Chociaż czy ja chcę dalej coś robić? Wydaje mi się, że już nie dzisiaj. Dlatego, że tak, gemy są słabe. Nie ma sensu ich kopać. W sensie ja sobie puszczę tutaj kopanie gema i tak. A, na tego mamy 2,60. Jeszcze tego może widzowie klikniemy. Nie chcę tego golda wydać w staty? Chyba chcę, co? Tu na 200 i resztę winte. Tak, gemiki już sobie jutro pokopiemy, jak będą dawać więcej. O, teraz jak szybko padł, dobra. 32 level. Bardzo ładny trinkecik. To ja go zostawię, albo nie w sumie. Tylko do niego jutro będziemy musieli... Gema znaleźć po prostu. Dobra, na zwiadowce mamy 0,06%, na woja mamy 0,04%. Także kończymy. Ja sobie już dzisiaj tutaj dokańczam maweczkę. A obejrzeliśmy w ogóle tą walkę? Chyba nie. Jeszcze sobie możemy obejrzeć na szybko. Smoku, przede wszystkim to tak. Polecam ci wejść sobie w opcję gry.
grafika i masz układ menu kompaktowy, jego wybierasz. I potem po lewej stronie masz takie zakładki i ostatnia zakładka to jest zakładka postęp i tam masz ikonkę klasera. Tego nie widać, bo czat zasłania, ale no wyjaśniłem ci, gdzie to zrobić. Widzisz ten tryhard? Dobra, skrzynka już jest, czyli teraz można się skupić. Ale nie chcę na tym levelu. Do której streamek? Do 22, zaraz kończymy. Dobra. Mamy sporo golda, to mogę dać jeszcze w ulepę w zasadzie. Trenera dam. I co z tym goldem? Chyba w staty rozdam. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy do zrobienia dzisiaj? Tu mamy wszystko porobione. Kalendarzyka nie możemy. Wszystko. Wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą postać. Lepiej nam poszło niż myślałem. 33 level. Na zwiadowcy na EU5 chyba wbiłem 32 pierwszego dnia. Gdzie tam sami wiecie, jak tryhardowałem. Albo 35, nie pamiętam. Mogę się mylić. Także tutaj nie chcę ten. Tak, kółkiem zakręciłem, wszyściutko już dzisiaj zrobione. Mogę sobie warte ustawić powiedzmy... A tak na 3 godzinki około. Pokażę salę chwały. Salę chwały na razie nie ma co patrzeć. W sensie... Jeszcze się tu dużo pewnie pozmienia do północy. Ale not bad. Fajny, że tak powiem, jutro będzie start z tym wszystkim. Fajny jutro będzie starcik z tym wszystkim, ja sobie ustawię do 12 potem wartę, żeby na streama mieć golda, pokopać jakieś gemy znowu. I jako tako to wszystko wyjdzie. No, jeżeli chodzi o gildyjkę, no to też tutaj Caker bardzo ładnie, wszyscy co się zbliżyli do 30 levela bardzo ładnie pocisnęli. Dobra, jak my tutaj z córkami, jeszcze troszkę nam się odłożyło. Tu oczywiście ataczki robimy, żeby osiągnięcie wpadło do klasera. Plus, żeby sobie podbijać ranking w twierdzach. Calka do północy na ile? 5 albo 6. Nie wiem, czemu Wesoły Bartek nie zrobił tego. Wesoły Berek, tak. Który on ma level? 27. No i od 10 minut go nie ma. Trzeba pilnować tych rzeczy, bo to też progres innych, że tak powiem, opóźnia. No, także widzowie, not bad. Not bad wyszło, za dużo grzybów spaliłem, ale to jak zawsze w pierwszy dzień. To akurat... no nic dziwnego, zawsze tak mam w pierwsze dni. Jesteśmy aktualnie top 20, także też spoko. No i jakoś wygląda ten druidek, nie? Jakoś wygląda ten druidek jako tako. Jutro streamek o godzinie 12 oczywiście, bo zaraz się tu będziemy żegnać. Z YouTube'em to się już chyba pożegnamy. Bo nie ma co więcej pokazywać, wszystko było rozgrywane na bieżąco. Także z YouTube'kiem się już pożegnamy. Kupujcie grzybki z kodem neutral oczywiście. Kupujcie grzybki z kodem neutral, wysyłajcie mi screenki, tak? Jak używacie mojego kodu twórcy. Co? Lajki zostawiajcie, komentarze, wszystko, kocham was. Buziaczki, nara.